Pani Liadrin kontra Jaina. Zostawimy czerwia i młotek i liczymy na coś na pierwszą turę. Jest świetlik. Myślę, że wyśmienicie. Nikt się nie ostanie. Po prostu nikt. Świetliczek. Graj. Zobaczymy, co on zrobi. Może w następnej zagram to z tym. Prowokacja. Mało przydatne. To chyba jednak Hero Power, Big Spell Mage. No, ta ilość obszarówek jest trochę straszna. Czekam na rozkaz. Graj. Graj, ziomeczku. No. Tak sobie myślę. Wyśmienić. Trzecia tura to naprawdę jest dobra opcja na myślenie. Czyli już dwie dodatkowe obszarówki na ręce. Wspaniale. Do walki. No i co ja mam zrobić? Zagramy tego. Młotek. Nie, to już chyba lepiej tego i nie wiem, dokoinuję tego typka Grace'a. Ośmienicie. Właśnie czegoś takiego mi teraz brakowało. Potrzeby wbicia 7 damage'a w jakąś kreaturę. Żeby mi stołu nie wysadziła. Ech. Miałem cichą nadzieję, że nie ma tylu obszarówek. Zagrajmy coś większego. 6-6 nie ginie od pierwszego lepszego Blizzarda, Flamestrike'a czy czegoś tam innego. Chociaż w sumie ginie od Polimorfa. Polimorf, okidoki. Widzę znowu broken, że coś się dzieje. Tak sobie myślę. Nie wiem.
Bo tak martwo jest. Nie wiem, masz młotek. I co, w następnej dużo Jay na pewno. Znając życie. Tradujemy to. Go face. Może jakim cudem. Owszem. Niestety sam Leroy nie wystarczy. Trzeba rzucić filozoficzny temat. No nie mam żadnego w głowie. Po granet. Po granet i to mocno. Nie ma już sensu. Wygrywasz. Poddaję się. Hunterek, no dobrze, zostawimy sobie młotek na trzecią, druga Hero Power, pierwsza świetlik, może być. Nikt się nie ostanie! Nikt się nie ostanie. Mości, mości panie, a tak nam to wyjątkowo. Bardzo mnie dzisiaj te krety biją. Znaczy tak bardzo, bardzo. No, come on. Niech wieczór mija. A poza tym, że jestem chory, spoko. O, chociaż chory to za dużo powiedziane, przeziębiony bardziej. Będzie tak. I graj. Do walki. Tiku tiku tik. Jedziesz, panie Hunter.
to. Co ty tam wykminiłeś, brachu? Co powiesz na to? To walka. Co my tu mamy? No mamy jedynkę, mamy trójkę, dwójka standardzie wbudowana, więc niech będzie tak. Nikt się nie ostanie. Nikt się nie ostanie. Zobaczymy. Rej. Czekam na rozkaz. Skąd można taki kubek? Z Blizzarda. Dostać taki kubek można. Aha. To walka, to walka. Groj. Seriously. Niedobrze. No, niech będzie tak. Aczkolwiek to dosyć mizerne zagranie. Okay. Do walki. Wybronił, wybronił. Teraz tylko jakaś histeria i pograna. Albo ten Spirit Lash. Jeszcze lepsze. Muszę to rozważyć. Ktoś jest ranny? Nie ma obszarówy? Aż niespotykane. Raj. No Johnny, dobrze coś, kurde. Męczysz, chłopie, dupę, strasznie. Pum. No, wtasuj się to wszystko. Wtasuj się to wszystko, brachu. Albo się poddaj, jedno z dwóch.
Why occupy? Seriously? To nie za dobrze. Ten smoczek tak trochę mnie blokuje. Johnny, no powiem ci, że nie niszczysz szybkością grania. Myśliłeś coś? Przeżywasz? No, dzięki temu pewnie przeżyjesz. Już wszystko? Super, spróbujmy cię zabić. Nara. Super, Johnny. Rozkminiłeś na 200 sposobów tą giereczkę. Dobra. Moje oszcze płonie ogniem. Chcielibyśmy coś na pierwszą turę, więc zostawimy sobie młotek. Młotek jest ok. I poszukamy jakiejś jedynki. Mam jedynkę. Spoko może być. A ja go spyłowałem. A wujek Mateusz mówił, nie pyłuj synu grywalnych kart. To nie słuchają. Nie słuchają, to później mają takie akcje, a nie inne. Ja już nic za to nie porodzę. Nie porodzę, nie urodzę, nie porodzę. Nie po drodze, nie na nodze. Nie na kozie. A zrobimy tak. Oto presja, kurde, w drugiej turze za 4 atak. Dzień dobry, pani Cure Angel. Ale goś wiedział, co robił, się nie poddał. No ogólnie poddawanie się. Nieraz ludzie pytają, ale po co ty grę grasz, skoro i tak już ją przegrałeś? No może mi coś jeszcze wpaść do głowy. No i dupa, jeżeli chodzi o presję. Może mi coś jeszcze wpaść do głowy. Mogę jeszcze coś wymyśleć. Może się jeszcze coś stać, zmienić, etc. Więc nie warto się poddawać, jak mówił Zagłoba. Chyba tak mówił, nie? Wynucha z mojej jungeli. Ja wezmę takiego wariata. Może się na late game przyda. To wiem. Tik, tak, tik, tak, tik. No naprawdę! Też nie było innej opcji chyba. Piąta, szósta, siódma, dobra. Atakujemy, bo w szóstej zaatakujemy drugi i w siódmej zagramy tego. Cześć, Wind of God. Dziszka. Matko, jedyna. Jedność, kaloryfer, młotek.
Bum. Bum. Dobra, dostaliśmy już Spirit Lasha, dostaliśmy już masową histerię. Czas na... Przerażający krzyk! O oh yeah! Super gra, super gra. A mówią... Ej, patrzcie, mówią, że agrodeki to tylko walą w face'a. A taki kolega kontrol to jedyne co robi, to rzuca obszarówki. I elo. No super! Do przerówki i zydiaksy. Jeszcze się wyleczymy. Jasna sprawa, brachu. Nie krępuj się. Dobra, rzućmy tego, żeby zabić tego. Rzućmy tak, żeby zabić tak. I rzućmy... No rzućmy tak. No niech będzie. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Większa satysfakcja rzucenia obszarówek chyba. Znaczy, dla mnie największą satysfakcją jest nie upraszać grania w grę karcianą do robienia jednej czynności. Jak ktoś mi mówi, że agro deki to takie deki, które walą tylko w face'a, to no, nie mogę powiedzieć, ale nie wydaje mi się, żeby ten gracz osiągnął wiele w grze karcianej do tej pory. Jasne. Co znaczy INB4? I super. Czekam na rozkaz. In before. Uprzedzając fakt. Nie każdy kto wędruje. Ma to sens. Jasne. Dobierzmy coś tam. Co powiesz na to? Ośmiercę ich! Velena się zabije, reszta wjeżdża na bazę. I graj. I ziomek, powiedz mi. Masz ty odpowiedź, czy nie masz ty odpowiedzi? Czy ty kurwa właśnie stop dekowałeś krzyk? Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Czy polecam tą talię do klimbowania na niższych rangach? Tak, polecam. A, super. Imbastycznie, fantastycznie. Najlepsze jest to, że ja tego gnoja nie zabijam. Graj, gościu. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. I co wymyśliłeś, brachu?
No nie, złe zagranie. Siedemnasty z Iliax. Bo jak doskonale wiemy, legenda jest po to jedna w deku, żeby ją przyzwać 74 razy. Do walki, do walki. Dobra, fuck it. Nie myślałeś o zagraniu z kociołem wiedźmy? Nie myślałem. O, ósmy Zyniak. Ładnie raz wygrałem na arenie. XDDDD. Ale co w tym śmiesznego? Jak Artifak sobie radzi? Chyba umarł. Na tyle, na ile się orientuje. A, super. Zaraz se zginę od... O, naprawdę. Teraz się zginę od moich blastów pewnie, nie? Mind blast. Nie, coin. Okay. Coin, okej. Okay. Okay. No. Do walki, do walki, do walki. Do walki, do walki, do walki. To teraz na podstawie tej gry proszę mi powiedzieć, jak to tam miało być? Agro to walenie tylko w face'a, tak? A kolega tutaj widzę dużo skomplikowanych tych ruchów wykonał. Obszarówka, obszarówka, obszarówka. Skrzeszenie, wskrzeszenie, wskrzeszenie, wskrzeszenie. Wygranie. Czy ja gram zawsze Paladynem? Tak, całe życie. Jestem only Paladyn streamer hero na Twitchu.